Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj Fortnite i ze mną jest HLS Rafa i Evelox oraz Sugar. Cześć chłopaki. Siema, witamy wszystkich. I z racji tego, że ostatnio u Rafa i Evelox'a trafiły dwa fajne odcinki o HNS, pomyślałem, że dzisiaj zrobimy fajny challenge, ponieważ zrobimy HNS Junior. I że chłopaki tak się prężnie tutaj zabierają za to, no to albo będą to prowadzić, jeżeli chodzi o nabór, który wam rozpiszemy oczywiście pod odcinkiem, albo jeżeli wygramy gierkę, oddziały w trójkę, to wszystko poprowadzę ja. I no w sumie jak przegramy, to ja też im pomogę poprowadzić, więc zrobimy HNS Junior. I wszystkiego się dowiecie podczas odcinka, ponieważ będziemy na ten temat rozmawiać, co i jak rekrutować, dlatego lecimy panowie zwykłe oddziały, dobrze? Smoczko, ale super. Super? Pamiętajcie, że... Ja się nie spodziewałem. O, to trochę ich zaskoczyłem, bo to pamiętajcie, to nie zostawione, mówię, wbijcie, zrobimy odcinek. I teraz tak, jeżeli chcecie wygrać tego skina, którego ja mam, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję u mnie na kanale, ponieważ ja jest to rzadki skin. Ty już zostawiłeś? Ja chcę tego skina, no. I pierwszy link w opisie, macie kanał Zjednoczonych. Też trzeba wbić, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. To wystarczy, żeby brać udział w losowaniu, które będzie za jakieś 4 dni. Czyli w piątek. Czy co mamy dzisiaj? Nie, wtorek mamy dzisiaj, jeżeli będę wrzucał, czy dzisiaj jest poniedziałek? Jeżeli wrzucisz jutro, tak, to jutro będzie wtorek. Czyli będziemy w sobotę losować. Dobra, umówmy się, że w sobotę na live rozlosuję tego skina i wtedy będziemy wiedzieć, kto wygra. Nie na live, przepraszam, nie na live. Na odcinek wam wrzucę, kto wygrał tego skina, bo na live'a nie wbijają wszystkie osoby. No, chłopaki, no to tak. Jeżeli się dostaniecie do HNS Junior, pamiętajcie, że to nie jest oficjalny skład, tylko to jest skład, którego wtedy łatwiej mamy się dostać do głównego. A na głównym składzie jest tak, że mamy swoją grupę, jest Young Miki, są chłopaki tutaj ze mną, Jabłko, Adak, no wszyscy z HNS tam są, nawet Julka. I tam możecie z nami porozmawiać na temat YouTube'a, gierki, na temat tego, nie wiem, jak się wybić, to trzeba Rafaeloxa pytać, bo on wie najlepiej, czyli jak robić clickbaity. Clickbaity. Young Miki może wam powiedzieć, jak właśnie żebrać o łapki w górę. O, bardzo dobrze, no, super. Gdzie lecimy, chłopaki? A ja co będę robił? A ty będziesz uczył ich turtlować się. Grać. I chłopaki, no powiem wam tak. Ponieważ niedługo zaczyna się duo, właściwie chłopaki i dziewczyny, ponieważ nie wiem, czy tylko chłopaki oglądają. Niedługo zaczyna się duo, dlatego Sugar chyba przygotował jakiś tam pomysł, jak możemy rekrutować. Sugar, co o tym sądzisz? Jak możemy rekrutować? No na pewno jeśli są jakieś duosy, które by chciały dołączyć jako duo, no to super, nie? W tym okresie, kiedy będą duo turnieje i by można było jakoś na boksach czy coś takiego 2 na 2, to myślę bardziej można potestować też jakąś komunikację i tak dalej. O, to jest bardzo dobry pomysł, więc jeżeli jesteście duosami, to też możecie się zgłaszać. Jeżeli chodzi o zgłoszenia, to w komentarzach. Będziemy sobie z komentarzy wybierać, ale też będą specjalne streamy na naszych kanałach, gdzie będziemy was rekrutować normalnie, tak po prostu tak z buta. W sensie, że będziemy siedzieć na streamie i robić rekrutację. Tylko, że ja muszę troszeczkę rękę rozgrzać do Fortnite'a, bo jest tak drewniana, że to jest masakra. O, karnet, bo ja wybiłem. Więc chwilę trzeba poczekać, jakiś, nie wiem, no tydzień trzeba poczekać, może mniej. I ktoś z nami leci? Chyba tak. Chyba tak, lecą, jeden team, jeden team. Nisko. Ej, dobra, jestem bardzo wysoko, więc dolecę sobie chyba na ten domek, o ile mi nikt go nie zabierze. Ja lecę na ten sklepik czarny, po lewej. Okej. Okay. Teraz jesteśmy rozdzieleni. Ale pamiętajcie, widzę, że jak jesteście solo, to nic straconego, bo solo też będziemy oczywiście sprawdzać ludzi. Ponieważ, no, jak wiecie, no, Fortnite zawsze daje solo, czasami daje duo. No i teraz są składy, nie? Bo to się zmienia co jakiś sezon, dlatego... No tak, ale solo jest zawsze, nie? To jest niezmienne. Tak. A właśnie fajne, że jak potem jest duo, to następne pewnie będzie znowu trio i już wystarczy już jedną osobę jakby dołożyć do składu, nie? To jest łatwiej też. No. O Jezus, ale mam itemki. To w sumie pytanie do ciebie, jakbyś chciał teraz, żeby to wyglądało, czy tak bardziej chcesz szukać faktycznie mega dobrych zawodników, którzy będą coś wygrywać do tego junior, czy chcesz po prostu spoko gości, którzy w miarę może, dobrze grają. Może też by mieli nagrywać i tak dalej, no jak to miałoby wyglądać, nie? Po ostatnich sytuacjach powiem wam tak, osoba nie musi do końca być jakimś youtuberem i tak dalej, oczywiście no kanał na YouTube musicie mieć, żeby zostawić tą łapkę w górę oraz subskrypcję, no bo to jest ważne, wydaje mi się, że bardziej bym szukał osób z dobrym charakterem, które można by było jakoś wypompować na tym Fortnite'cie. W sensie, że pokazać te osoby i nie trzeba być jakimś mega prosem, trzeba się po prostu dobrze pokazać na rekrutacji, ale jeżeli jesteście prosami, to oczywiście to nic nie szkodzi, prawda, bo no, tym lepiej dla was, bo będzie wam łatwiej przejść rekrutację.
Dlatego wydaje mi się, że po prostu każdy będzie miał szansę. Po prostu chodzi o to, jak gracie oraz o wasz charakter. Ponieważ to jest chyba najważniejsze w życiu. Czy się starają i tak dalej, czy po prostu, wiesz... Zawsze na przykład taki toksik zwala na przykład na teammate'ów, jak coś zepsuje. O, to już nie ma szans. To też jest mega ważne, nie? Dlatego, że jeżeli jesteście toksikami, to chociaż udawajcie na rekrutacji, że nie jesteście. Będzie wam łatwiej. Na duo to można, bo jak będzie duo, to można pograć też jedną pojedynczą osobą duo i zobaczyć, jak to wygląda tak. No tak. To... łatwo jest potestować. Gierki, takie rzeczy też można oczywiście robić. Pamiętajcie, że najważniejsze jest ogar mikro, ogar strzelanko, ogar budowanko i to wszystko chyba. Ty, jeden team, a gdzie oni są? A są. Oj, SW. I w tym wypadku nie trzeba być 12 plus chyba nawet, nie? O dwóch tam jest. Nie, nie trzeba, nie trzeba. Help. Biegniemy. Ja gram w ogóle z nowym skinem świątecznym i on jest troszeczkę jak lewiatan. Oni mi 10 nade'ów już wrzucili na mnie i rakietnicą walą. No, ja próbuję wysnajpić tego gościa. Ja mam na nim że jest. Jeden przeszedł, no. Ja mu polskie rzucam. To rzucaj. Mam pantażownicę jak coś, to mogę was wyleczyć jak was obiją. Dobra, dostał? Leży, nice. Nice, no i budynek, za WP-ą wcelowany. Dostałem i nie dostałem damage'a, co się stało? Ja dostałem snajpę! No bo tak to jest zaprzedzenie, ale żeby się nie podnieśli. Nie podnoszą się. Cały czas podnieśmy może jednego, bo... O, dostałem pustą snajpę też. Dobra, to ja idę z tobą patrzą, gdzie on jest? Leży. Dwie głowy dostał, leży. Zabity. Brawo, dobra. Czyli pierwszą miejscówkę sobie wyszliśmy na chillku. Nie było, że tak powiem, tutaj żadnego problemu. No, w końcu HNS, nie? Jeszcze nie trafiłem z topy i z tyła chyba zabiłem. Nie w pełnym składzie, ale 3 osoby wystarczą, myślę. No tutaj składzie. Generalnie chciałem te 3 osoby, które najwięcej mówią o HNS, dlatego wiecie, no, to jest dla mnie ważne. Mówiłeś, że mamy nagrywać o HNS? Dokładnie. Duży potek. No dlatego to jest, ja nie mówię bardzo żadnych dobrze, tych. Nie? To jest właśnie bardzo dobrze. Dlatego z szacunku was biorę do odcinka, jeszcze mówię, że najważniejsze jest to, żebyście wbili do Zjednoczonych zostać suba, ponieważ no, jak chcecie bardzo zostać do HNS, zaraz ten się skin. Ostatnio pojawiły, więc polecam serdecznie. I aż dziwnej lewej wyświetli w ogóle pokczap totalny. Naprawdę, to chłopaki, jak to się mówi po staremu, szapoba. Nie wiem, kto tak mówi. No, dziękujemy. U ciebie też bardzo fajny content z Minecraft, więc no, też polecam. Teraz tak. Ale jeżeli chodzi o content z Minecraft, to muszę powiedzieć, że po prostu Fortnite już mi nie sprawia takiej radości, a na Minecrafcie, może bym nie grał na Minecrafta, gdyby nie kwadratowa masakra, ponieważ po pierwsze, muszę przyznać szczerze, robi bardzo duże wyświetlenia i rozwija kanał, ale po drugie jest tam mnóstwo youtuberów, z którymi mam dobry kontakt i się świetnie bawię i to jest właśnie to, o to chodzi, że no z Sugarem już się tak nie bawię, no z Sugarem nie jest już tak fajnie. No może jak wróci Duo, to znowu, bo Duo było najlepsze, nie? No, nie to no, Duo to wraca na 100%. Duo to wraca na 100%. Zdecydowanie najlepiej grało. Niby grałem, ale to te składy nie było takiej przyjemności, nie? No, prawda. Okej, okay, no to może co, dalej o rekrutacji porozmawiamy, bo nie wiem, czy wam mówiłem. Zgłoszenia w komentarzach to jest raz, potem będziemy robić specjalne streamy, to jest dwa, gdzie będziecie mogli się zgłaszać. I tak jak Sugar powiedział, to takie małe podsumowanie, że musicie być ogarnięci dosyć, wiecie, charakter plus jakoś w gierce, żeby mieć jakieś szanse na dostanie się. HNS Junior to nie jest główna drużyna HNS, tylko to jest drużyna, z której bardzo łatwo będzie wam się dostać do HNS, jeżeli będziecie dobrze grać. I to HNS jest teraz w tym momencie rozwijane i TP i TD. Często no, chłopaki dostali ode mnie bluzy oraz koszulki. Dostaliśmy. Ja no jeszcze nie dostaję. Coś jest problem z paczkami i to jest problem właśnie. No. Ale wydaje mi się, że te koszulki... Jak dostaniemy, to będziemy na streamach w nich. Oczywiście, więc... Ja tam muszę chyba pojechać i kolejny egzemplarz przywieźć sam osobiście. Do Warszawki teraz będziesz musiał jechać, to trochę daleko. Ale wczoraj, wiesz co wam powiem, zamówiłem sobie, o jest, ciężarówka jest, możemy podejść. Zamówiłem sobie wczoraj jedzenie i przyszedł taki młody chłopak, no nie wiem, z 18-20 lat i byłem w koszulce HNS i mu otworzyłem i się tak dziwnie na mnie patrzył, jakby, kurczę, mówię, żeby mnie tego nie poznał, bo tutaj jest mój adres, nie? Poczekajcie, ja nie czekamy. Mam chyba. No dobra, i to taka dziwna sytuacja była, że... Mówię, kurczę, oby mnie nie poznał, potem jedna osoba, że ma mój adres, to będzie lipa trochę. Dlatego nie mogę w koszulce HNS wychodzić i najlepiej w kapturze chyba. Ale koszulka HNS naprawdę, na PGA, jak miałem koszulkę HNS na sobie, no to do mnie podeszło chyba z 300 osób, a na drugi dzień nie miałem koszulki HNS
I tylko 4 osoby podeszły, żeby zdjęcie zrobić. Dobra, a jeszcze odnośnie rekrutacji, to jestem ciekawy wieku. Czy jest jakiś wymóg, no właśnie, że na przykład od 10 do 15 lat, bo to jest też bardzo ważne, nie? Jednak to jest sektor junior. Wydaje mi się, że do 18 lat byśmy mogli przyjmować do juniorów. No, to prawda. Okay. Czyli osoby do 18 lat, no. Bardziej, że nie, że młodsi, znaczy młodsi też mogą być oczywiście, nie? Tam 10 lat nawet, jak ktoś będzie spoko. No tak, tak. Tylko po prostu też fajna sprawa, że nie będzie potem takich sytuacji, jak już miały miejsce, bo zanim dojdą do głównego składu, no to mają taki jakby wstępny, tak, żeby, nie, no, żeby to nie było od razu sytuacja, że jak kiedyś było z paroma zawodnikami, że ole, jestem super, teraz jestem w HNS i palmę odbija, chcemy poprowadzić... Przestańcie. Tu są typy. Chcemy poprowadzić to spokojnie, żeby właśnie osoba się przyzwyczaiła delikatnie do tego, co się dzieje, że jednak ten team to będzie dużo wiadomości do was, co i jak. Podjeżdżamy ich, czy cofamy do strefy? Żeby ta osoba powoli się przyzwyczajała do tego HNS. Nie, że od razu jestem w HNS i od razu już wielka sława, bo ludzie do mnie piszą. Tylko powoli przyzwyczajamy się i tak dalej. Znaczy i tak ludzie będą do was pisać. O, jeden dostał fajną serię. Leży. Zobaczymy, tam są. Nice. Okej, okay, czyli jeden team został, czy parę tak, osób? Tak, tu są, widziałem jeszcze. On się leczył coś tam na rampie, więc tam ktoś jeszcze jest. No, tam rampę sobie zbudował. Prawo, prawo. Tutaj. Tak. Niebieski znacz. Gościu AWP, strzela no. Za WP, ale nie do mnie. Tu mamy kolejnego. Oj, sorry, zabudowałem tak, cię. Na dole, na luzie. Spamujemy w niego, co? Leży. Brawo. Idę sobie zlutować tam, bo no, straciłem wielce 26 HP. No ale widzicie, chłopaki mają challenge, bo muszą wygrać tą gierkę, żebym ja się tym bardziej zajął. I zobaczcie, jak grają. Jak a może mi raz rzucić, ale nie, flopera wezmę sobie, wiesz? Albo dobra, nie potrzebuję tego flopera, brałem. Zobaczcie, jaką mam drewnianą rękę w tym Fortnite. Teraz muszę troszeczkę się rozgrzać. Jakieś creative mapki możecie podsyłać w komentarzach, bo by mi się przydało. No, to jest masakra, ale to bo nie to śmiesznie, bo myślę, że wszyscy mamy drewniane ręce akurat. No, no, jakoś jeszcze Sugar się wyprowadzał, ja ostatnio mało grałem, więc wszyscy słabytko, ale i tak wygramy, bo jest klasa, HNS jednak. Właśnie chciałem na kreatywa wybić sobie, rozgrzać się, a tu nie ma, nie ma kreatywa. Powiem szczerze, że gdyby Rafaeloksy nagrał jednego odcinka, to bym tego nie zrobił pewnie, a to taki pomysł od razu mi wpadł po odcinku Rafaeloksa, dlatego też wpadajcie, tam jest HNS Junior Rekrutacja, jak się nazywa dokładnie odcinek, bo widziałem premierę, ale nie pamiętam tytułu. Rekrutacja do HNS Junior. O! Tak się nazywa odcinek. Zapraszamy serdecznie, fajnie zmontowany, zabawny. Polecam. Tam typy są? Tak, w rzece. Dobra. A grupę ma. Dobra, musimy podjechać, bo patrzę sam. No, jestem sam. Jeden bez kewa. Leży. To wasze trafy wszystkie? Mój, no, to czyli nie wiem ile, ale mój jest jeden. Bo ja się przestraszyłem, nagle dwa jest trafy, apteka, jest. Myślałem, że... Dobra, biorę. Też... Teraz ja wychodziłem, żebyśmy nie zginęli w trójkę. Więc tutaj każdy będzie musiał się tym zainteresować, nawet Young Mickey, który tam... Nie wiem, władca galaktyki Young Mickey. No i faktycznie, żeby to też zrobić porządnie, nie? Tak nie, że jeden dzień, trzy godzinki i że bierzemy kogoś. To na pewno... Trwałoby dosyć długo cała rekrutacja. Nie, to rekrutacja no to będzie długo trwała, ale mam nadzieję, że zrobimy to, uwiniemy się jak najszybciej się da. I teraz kolejne pytanie, ile członków byś chciał mniej więcej? Myślę, że takie HNS Junior można zrobić w podobie do HNS, że koło 8 członków, coś takiego, albo trochę więcej nawet? Tu dwóch typów tu rotuje. Dostał jeden powalony, jeden powalony u mnie, chodźcie. Tam będą się podnosić. A, dobra, widzę. Tam na lewo, okej. Okay. Może nas nie... Dwóch tam jest jeszcze. Tam jest jeden. Dwóch. O, oni zginą w strefie. Biały jeden. Dostał, bo patrzę, masz po prawej też raszujecie. Patrzę, wow. Gdzie go masz? My też strefy nie tam mamy. Jeden zginął. Rafał, cofnij, bo masz strefę. Daleko? No, kawałek trzeba biec i ona jest mam tak... Mam bandażownicę, wiesz, że jest o tyle spokojnie. Ale 5 będzie już biła teraz. No, dlatego, ale ma bandażownicę, da radę. Damy radę. Dobra, 3 na 4 mamy, jeden w strefie jest, solo. Wow. Ty, musimy to wygrać. Zróbmy to na odcinku.
Dobra. Musi być łynek. O jest, zabiłem drugiego. Czyli padł w strefie i mamy 3 na 3. I nie wiem, czy są 3 razem, czy... W ogóle znaczy, mogliśmy się nie ruszać z tego, z... zady by mogliśmy się nie ruszać i byśmy mieli strefy cały czas. No, to prawda. Żeby na turniejach tak się dało, to by było fajnie. Dobra. Dobra, jest Gites. Oni chyba ze strefy wychodzą. Lecimy co? Pomóc. UHG. Prawo też masz. O kurde. My jesteśmy low ground. Jeden ma trochę minus. On ma fioletową pompę. Ojej. Dałem. Biorę dwa kewy i lecę do góry. Jestem przy garucie. Zero kewa. Zlagował go, jest powalony. Nie będą kolapsować na przykład? Mogą. Ale to trzeba jest zejść. U mnie. O nie. Jak u ciebie? Pod schodami był tymi co stałeś. Uch. A jest tu. Z dwóch stron go dawaj. Skolapsowali? Padłem z kolapsa. Padliśmy. Ja. Nie. O nie! Jeden skolapsował, ale pech. Tak wbijać tak. Na highground. No, to było specjalnie, żebyśmy my robili rekrutację. No to trudno tak, widzowie. Pomogli. Dlatego będzie więcej pomagany przez Sugara oraz Rafał Oksa. I teraz tak, na sam koniec jeszcze. No brawo, wygrałeś, możesz sobie tańczyć dalej. Na sam koniec, czyli najważniejsze dla was jest tak, zostawić subskrypcję u mnie oraz o Zjednoczonych. Pamiętajcie, że jest konkurs na kodzik do skina ten Spider Knight, czy jak on się nazywa, z Xboxa. I o, mogę Spider. Pomóc odebrać, bo mam Xboxa akurat. I kolejna sprawa, czekajcie, wrócę do lobby, bo nie mogę patrzeć jak on tańczy. Kolejna sprawa, więcej informacji odnośnie dodania do turnieju, dostania się do HNS Junior będzie na dniach i możecie te informacje zbierać u Sugara oraz Rafaeloxa oraz u mnie, nie ma problemu, ale błagam, nie spamcie na Discordach oraz na streamach jeszcze możecie spamić, bo to jest, wiecie, odpowiadanie spoko, ale na PW nie spamcie na razie, tylko dobra? Jakiś kanał chyba będziemy mieli zrobiony i tyle, nie? Kanał do rekrutacji będzie na Discordach, więc spoko. Dlatego, no co, łapka w górę, subskrypcja na sam koniec. Pierwszy link w opisie do Zjednoczonych. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę. Dzięki chłopaki za pomoc. Nie ma problemu, trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć. Pa, pa. Cześć, cześć.